Cześć. W tym filmie pokażę, jak poradzić sobie z wyłączeniem błędu przepalonej żarówki po wymianie żarówek na LEDowe. W moim przypadku wymieniłem żarówki w światło wstecznych, które tak naprawdę w tylnych reflektorach, w tylnych lampach były jako jedyne zwykłe. Za chwilę również na filmie pokażę efekt przed i po i jak to finalnie wygląda. A mianowicie teraz wrzucając wsteczny, zapala się momentalnie błąd spalonej żarówki z lewej oraz z prawej. No i u góry będziemy mieli taką kontrolkę. Ja to już kiedyś tak samo robiłem w A4 B8. Również tam miałem LEDowe światła oprócz świateł wstecznych. Także zapraszam do oglądania dalszej części filmu. No i dobra, słuchajcie, odpalamy VCDS-a, wchodzimy w wybór, troszeczkę myśli, następnie wchodzimy w moduł komfortu 46, dobra, wchodzimy w dostęp upoważniony. I u mnie tutaj nie potwierdza tego rozszerzenia na wyższe kanały. To będzie tutaj wartość 160, 17, tak? Klikamy wykonaj. OK, dostęp uwłażniony, zatwierdzony. Klikamy adaptacja. Wchodzimy w kanał 181. I odczytujemy. Ja tu mam już wartość wpisaną po odjęciu wartości lewej oraz prawej żarówki cofania. Wrzucę za chwilę zdjęcie z wartościami, które należy odjąć, jak się chce usunąć ten błąd spalonej żarówki. Wartość 65535 była wartością wcześniejszą zapisaną tutaj u mnie. U Was może być trochę inna. Należy odjąć 1024 i odjąć 2048. Wychodzi wtedy wartość 62463. I w tą wartość wpisałem tutaj nową wartość. Zrobiłem testuj. Wartość testowa. Gotowe. Koniec odczytu. Powrót. Wyjścia. Wychodzimy z VCDS-a. Wyłączamy zapłon. Może odepnę tutaj komputer. Włączam zapłon, odpalam samochód. I teraz, żeby nie było, wrzucam wsteczny. Kamerka się odpaliła. Puszczam hamulec. Podjadę może troszeczkę z tyłu. I co? Nie ma żadnego błędu żarówki. Także puszczam, znowu przerzucam, włączam wsteczny, kamerka się włączyła, a zobaczymy tutaj może po tych. I to już mam sprawdzone, kilka razy odpalałem, także jest bardzo dobrze. Dzięki, pozdrawiam, proszę o subskrypcję i lajkujcie, cześć.